Dzień dobry widzowie, nie zapomnijcie o obejrzeniu też wczorajszego odcinka Na Poboczu. W dzisiejszym filmie nadchodzi nowe BMW M2, Ferrari 812 Versione Speciale oraz Mercedes AMG SL. Zaczynamy. W zeszłym roku Geely zapowiedziało nadchodzącego crossovera o kodowej nazwie KX11. Teraz ujrzeliśmy pierwsze zdjęcia prezentujące nowy model. Choć nadal nie ma zbyt wielu informacji na temat tego samochodu, to widać przynajmniej jak będzie wyglądać. Z przodu dominować będą nowoczesne LED-owe reflektory oraz duża atrapa chłodnicy. Patrząc z boku zwraca uwagę wyraźna dolna linia okien otulająca pojazd. Samochód cechuje się też delikatnie opadającą linią dachu, kojarzącą się z SUV-ami w stylu coupé. Tył to przede wszystkim zadziorny zderzak ze stylowymi chromowanymi wykończeniami, a dodatkowo pojawia się lekka lotka na szczycie klapy bagażnika. Geely wcześniej potwierdziło, że samochód będzie zbudowany na modularnej płycie podłogowej CMA, która stanowi też podstawę dla Polestar 2, Volvo XC40 i asortymentu innych pojazdów Geely oraz Link & Co. Samochód ma wejść do produkcji w trzecim kwartale i będzie oferowany z turbo doładowanym dwulitrowym czterocylindrowym silnikiem o mocy 238 koni i 350 Nm. Może również pojawić się wariant hybrydowy plug-in z turbo doładowanym trzycylindrowym silnikiem 1.5 pracującym wraz z silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 258 koni i 415 Nm. Ferrari ujawniło nazwę swojego najnowszego projektu, czyli specjalnej wersji Ferrari 812 Superfast. Ta z całą pewnością otrzyma dopisek Versione Speciale. W chwili wprowadzenia na rynek wspomniany 812 Superfast był wyposażony w najpotężniejszy wolno sący silnik, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Z 6,5-litrowej pojemności generował niemal 790 koni mechanicznych. Tytuł został jednak później przejęty przez Monce SP1 oraz SP2, które generowały z tej samej jednostki 800 koni mechanicznych. Wcześniej plotki głosiły, że samochód otrzyma nazwę GTO, a ostatnie raporty sugerują, że samochód może być ostatnim Ferrari z wolno sącym silnikiem V12 w przedniej części nadwozia. Turbodładowane jednostki V8 coraz częściej przejmują obowiązki takich konstrukcji w gamie włoskiego producenta. Na więcej informacji trzeba jeszcze poczekać. Główny inżynier Mercedesa ujawnił, że obsługa i montaż były przyczyną decyzji o wycofaniu sześciocylindrowego silnika z oferty następnej klasy C. Otóż, jak już wspominałem, w nowej generacji nie pojawi się wykorzystywana do tej pory jednostka V8, nawet w wariancie AMG. Powodem decyzji Mercedesa są oczywiście przepisy dotyczące normy emisji spalin. Zdaniem inżyniera 3-litrowy silnik byłby zbyt dużym kompromisem. Aby pomieścić większy silnik, przód musiałby urosnąć o 50 mm, co gorsza, cięższy silnik zwiększyłby obciążenie przedniej osi, co miałoby negatywny wpływ na prowadzenie. Dodatkowo przewaga mocy, jaką oferować by mogła taka jednostka napędowa, jest mocno przeceniana. Podobno najnowsze układy hybrydowe plug-in nadrabiają różnice pomiędzy 4- i 6-cylindrowymi silnikami. Silniki te mają podobno także znacznie większą wydajność. Choć wydaje się, że jaskrawe kolory najlepiej pasują do supersportowych samochodów, to jednak chyba są też wyjątki i takim właśnie wyjątkiem jest Mercedes G4x4 do kwadratu, który zaprezentowany zostanie pod koniec tego roku lub już w 2022. Na razie lekko zakamuflowane prototypy są w fazie testów. Jest to typowa G-klasa z mocnym podniesionym zawieszeniem, ulepszeniami wizualnymi oraz ciekawymi kolorami. Z zewnątrz zwracają uwagę duże poszerzone nadkola, bagażnik dachowy czy ciekawa obudowa na koło zapasowe. Poprzedni model nie należał do linii AMG, a ten jest przez ten oddział tworzony od początku. Auto charakteryzować się będzie dłuższym skokiem zawieszenia, osłonami podwozia, ulepszonym zestawem hamulcowym i masywnymi oponami. Na dachu zamontowany zostanie dodatkowy pasek świetlny LED. Auto będzie napędzane 4-litrową jednostką V8, podwójnie turbo doładowaną o mocy 577 koni mechanicznych. Około rok po premierze nowego BMW serii 2 Coupé G42, która ma odbyć się w 2022 roku, powinniśmy spodziewać się też wprowadzenia na rynek drugiej generacji sportowego modelu M2. Ma kontynuować krótki, ale imponujący sukces, bowiem jest to samochód przez niektórych postrzegany za najlepiej prowadzący się w swojej klasie. Recepta na sukces musi być podobna i prawdopodobnie będzie. Świadczą o tym liczne przecieki, pojawiające się czasem szpiegowskie zdjęcia oraz wizualizacje. Najprawdopodobniej auto odziedziczy częściowo elementy z M3 i M4, które zostaną umieszczone w kompaktowej obudowie. To jak będzie prezentować się tył nowego M2 G87 jest już całkiem jasne na podstawie kilku zdjęć z przecieków dwójki oraz obecnego języka projektowania M3 i M5. Ujrzymy tam całkiem nowe, tylne, mocno zmrużone światła. Dominować będzie także dyfuzor oraz cztery końcówki rur wydechowych. Za dopłatą oferowany będzie ciemny karbonowy dach. Najprawdopodobniej również przednia atrapa chłodnicy będzie inna niż w przypadku M3 i M4. Nie dostaniemy pionowych nerek, do których jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić, a nieco niższe, a szersze. Samochód po prostu ma być nieco mniej kontrowersyjny, gdyż to auto generujące wolumen sprzedaży. Nowe BMW M2 ma generować od 420 do 440 koni mechanicznych. W mocniejszym wariancie Competition będzie to prawdopodobnie ponad 450 koni mechanicznych. Do dyspozycji będzie manualna 6-biegowa skrzynia oraz 8-stopniowa automatyczna przekładnia. Wygląda na to, że Karma pracuje nad nowym crossoverem, a świadczą o tym wycieki szkiców z urzędu patentowego. Obrazy przedstawiają eleganckiego crossovera lekko podobnego do Revero GT oraz Porsche Cayenne. Z przodu widać zaokrąglony przedni pas z wydatnymi wlotami powietrza i smukłymi reflektorami. Sportowa stylistyka
turystyka jest kontynuowana też dalej dzięki zawadiackiej przedniej szybie i opadającej linii dachu. Są też sportowe otwory wentylacyjne w przednich błotnikach, tylne światła wydają się być połączone cienkim paskiem LED, choć w tej chwili nie wiadomo zbyt wiele na temat tego modelu. To mógłby zostać oparty na platformie E-Flex, która ma służyć jako podstawa wszystkich nowych samochodów marki. Jeśli nurtuje Was, jak to tak naprawdę jest z Karmą i Fiskerem, to zapraszam do obejrzenia odcinka, w którym tłumaczę, kto jest właścicielem tych firm. Link w opisie oraz powyżej. Premiera Mercedesa AMG SL następnej generacji ma nastąpić na początku przyszłego roku, a na najnowszych zdjęciach szpiegowskich samochód zaczyna gubić swój kamuflaż i wygląda w zasadzie jak gotowy do produkcji. Wyraźnie rzuca się tu w oczy bardziej zaokrąglony niż u poprzednika przedni pas, w którym znalazła się atrapa chłodnicy Panamericana. W obecnej generacji dach był składany, acz metalowy. Teraz zastąpi go miękka, brezentowa konstrukcja, która wygląda nie tylko lżej, ale też często lepiej. Powodem jest głównie oszczędność kilogramów. Tył przypomina nowy język stylistyczny S-klasy. Samochód otrzyma też wysuwany spoiler w tylnej części nadwozia oraz cztery rury wydechowe. Nowy Mercedes AMG SL jest rozwijany na tej samej platformie podłogowej co AMG GT. Samochód będzie odwoływał się pod wieloma względami do korzeni modelu 300 SL. Będzie musiał rekompensować brak S-klasy Coupe oraz S-klasy Cabrio, a także stanowić następcę modelu SL. Bardzo ciężkie zadanie. W gamie jednostek napędowych znajdą się konstrukcje 4 i 8-cylindrowe, podczas gdy na szczycie gamy znajdzie się hybrydowy SL73e o mocy 800 koni mechanicznych. Peugeot wypuścił całkowicie elektryczną wersję swojego minivana Riftera, nadając mu prefiks E i oferując go w konfiguracji 5- lub 7-osobowej. Ma pojawić się u dealerów w całej Europie jeszcze w tym roku i wykorzystuje ten sam układ napędowy co e-partner. Jest to zatem silnik elektryczny o mocy 136 koni i 260 Nm oraz baterię o pojemności 50 kWh. Całkowity zasięg samochodu na jednym ładowaniu wynosi do 275 km, a prędkość maksymalna to 134 km na godzinę. Pierwszą setkę osiąga w 11,2 sekundy. Standardowo samochód jest wyposażony w ładowarkę jednofazową o mocy 7,4 kW i opcjonalnie ładowarkę trójfazową o mocy 11 kW. Jego akumulator obsługuje szybkie ładowanie o mocą 100 kW, które zajmuje 30 minut, jeśli ładujemy do 80%. Bez wątpienia BMW iZ-Type to jeden z najbardziej intrygujących samochodów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, a obecnie jeden z egzemplarzy dostępny jest na aukcji Bring a Trailer. Link w opisie. Ta konkretna iZ-Type 300 została wyprodukowana w 1956 roku, a aktualny sprzedawca zakupił ją w 2005. Nadwozie zostało pokryte czerwonym lakierem, a auto osadzone jest na niewielkich kołach z oponami Michelin. Do kabiny tradycyjnie można się dostać przez pojedyncze drzwi frontowe, a kanapa jest pokryta prostą, lekko rozdartą tapicerką. We wnętrzu nie ma zbyt wielu udogodnień, znajduje się tu półka za kanapą oraz kilka ciekawych czerwonych akcentów. Mikrosamochód napędzany jest jednocylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 300 cm3, o mocy 13 koni i momencie obrotowym 18 Nm. Jednostka jest chłodzona powietrzem. Moc jest przekazywana na tylne koła poprzez czterobiegową manualną skrzynię biegów. Licytacja na aukcji osiągnęła poziom $3300. Ktoś się skusi? Dzięki za dzisiaj. Obejrzyjcie też wczorajszy odcinek Na Poboczu, podlinkowane testy najnowszych modeli Opla Crossland oraz Citroena C4. Do zobaczenia również jutro w kolejnym odcinku Top.